Rozdział 5. Początki na stacji w Makumie. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, 20 werset. Pod koniec stycznia 1948 roku, gdy byliśmy jeszcze w Guayaquil, w liście od Ernesta Johnsona, otrzymaliśmy niepokojącą wiadomość. Wiedzieliśmy, że Ernest chce, żebyśmy jak najszybciej dołączyli do niego w Makumie, i robi wszystko, żeby zorganizować dla nas transport z Shellmera do Ayui samolotem Shell Company. Z obozu Ayui był już tylko dzień drogi do Makumy. Bez tej pomocy musielibyśmy podróżować niebezpiecznym konnym szlakiem z Cuenca przez Sukuem do Macas, a stamtąd pieszo do Makumy, ponownie zanurzając się na kilka dni w błotnistej dżungli. Teraz Ernest dowiedział się, że Shell Company kończy działalność w Ekwadorze. Korporacja nie znalazła ropy, likwidowała więc swoje obozy w dżungli, także ten w Ayui. Nasz przyjaciel pisał: gdybyście byli tu teraz, moglibyście polecieć jednym z pustych samolotów transportowych przylatujących codziennie do Ayui, a potem wracających z ludźmi i sprzętem do Shellmera. Wkrótce obóz zostanie całkowicie opuszczony i loty się skończą. Nie możecie zwlekać. To oznaczało, że musimy natychmiast wyruszyć w drogę z Guayaquil. Nasze dziecko jednak jeszcze się nie narodziło. Mogliśmy tylko ufać Bogu, że samoloty będą latać dłużej. W połowie lutego urodził się Ross. Krótko potem dowiedzieliśmy się, że cierpi na wadę serca. Lekarze zalecali, żeby przynajmniej przez 3 miesiące nie opuszczał Guayaquil, gdzie miał zapewnioną opiekę medyczną. W kolejnym liście Ernest zawiadamiał, że Shell Company na pewno zakończy loty w połowie kwietnia, czyli za 2 tygodnie. Ross miał mieć wtedy dopiero 2 miesiące. Nie mogliśmy czekać dłużej. Choć nasza decyzja przeprowadzki była całkowicie przeciwna radom lekarzy, czuliśmy, że Pan nas do tego prowadzi. Przyspieszyliśmy przygotowania. Wspólnie z Johnsonami uzgodniliśmy, że jako pomoc dla nas w dżungli zamieszka z nami rodzina Lopezów, ekwadorskich chrześcijan. Wyruszyliśmy razem z nimi pociągiem do górskiego miasteczka Riobamba. Tutaj musieliśmy zatrzymać się na kilka dni, by kupić zaopatrzenie. Liczyliśmy każdą godzinę, ponieważ nie mieliśmy możliwości dowiedzieć się, którego dnia Shell Company zakończy loty. Ostatecznie o 4 rano pewnego szczególnie zimnego dnia załadowaliśmy się na Mixto, pojazd będący połączeniem autobusu i ciężarówki, z nadzieją, że przed nocą dotrzemy do Shellmera. Jedyną drogą była wąska, wijąca się po stromych górskich zboczach szosa, opadająca po wschodnich stokach Andów w kierunku dżungli. Mary, nasze dwa maleństwa, rodzina Lopezów i ja siedzieliśmy ściśnięci na twardych ławkach. Nasze bagaże wraz z workami warzyw i przeróżnymi skrzynkami ułożone w stos zajmowały miejsce z tyłu. Cieszyliśmy się z każdego metra spadku drogi, ponieważ baliśmy się złego wpływu dużej wysokości na małego Rosa. Dotychczas nie było z nim żadnego kłopotu. W połowie drogi do Shellmera nasz pojazd gwałtownie zahamował. Zobaczyliśmy przed sobą inny Mixto, stojący przed stosem błota i kamieni pokrywających wąską górską drogę. Ludzie stojący z boku powiedzieli nam, że nastąpiło osunięcie się ziemi. Wysiedliśmy, żeby przyjrzeć się z bliska sytuacji. Ktoś powiedział, że usunięcie zwałów błota może zająć kilka dni. Wiedzieliśmy, że opóźnienie choćby kilkugodzinne może pozbawić nas możliwości przelotu do Ayui. Ponieważ otaczający nas ludzie przyjmowali wydarzenie jako rzecz codzienną, zrobiliśmy tak samo. Wyładowaliśmy bagaże, zapłaciliśmy kierowcy i niosąc na rękach dzieci z workami i pudłami po zwałach kamieni i błota wyruszyliśmy na drugą stronę. Tutaj panowało podobne zamieszanie. Ciężarówki, autobusy i Mixto zmierzające w przeciwnym kierunku stały w miejscu, wypełnione pasażerami i towarami z Shellmera. Kierowcy po obu stronach zablokowanej drogi targowali się ze zdanymi na siebie samych pasażerami i przeładowywali towary. Mary i ja też zaczęliśmy rozmawiać z jednym z kierowców po stronie Shellmera i w końcu dobiliśmy targu. Załadowaliśmy siebie samych, dzieci i bagaże do jego Mixto i czekaliśmy na wyruszenie w drogę. Choć kierowca powiedział nam, że odjeżdżamy natychmiast, staliśmy jeszcze ponad godzinę, dopóki każde wolne miejsce wewnątrz i na zewnątrz pojazdu nie zapełniło się zniecierpliwionymi, pokrytymi błotem pasażerami i ich pakunkami. W międzyczasie
Rozpadał się deszcz i zbliżył się wieczór. Na zewnątrz było zimno. Powietrze wewnątrz przesycone było wonią mokrych ubrań, potu i ludzkich oddechów. W końcu ruszyliśmy. Najpierw na wstecznym biegu, dopóki kierowca nie znalazł miejsca, w którym mógłby nawrócić. Wkrótce zapomnieliśmy o niewygodach, rozglądając się po malowniczej scenerii przechodzącej od nagiej kurtki zboczy w bogatą dżunglę. Raz po raz doznawaliśmy odświeżenia niesamowitym widokiem pięknej lawendowej orchidei na glinianym górskim zboczu. W ostatnich promieniach dziennego światła naszym oczom ukazał się znajomy, przypominający siodło grzbiet góry Kutuku, wznoszący się nad źródłami rzeki Makumy. Cel naszej podróży wydawał się tak niesamowicie blisko. Wkrótce potem zrobiło się tak ciemno, że nie widzieliśmy już nic. Zmiana zimnego górskiego powietrza na wilgotne tchnienie dżungli mówiła nam jednak, że jesteśmy już niedaleko od Szelmera. Gdy dotarliśmy na miejsce, było już późno i biura Shell Company były już dawno zamknięte. Musieliśmy cierpliwie poczekać do następnego ranka, żeby dowiedzieć się, czy samoloty jeszcze latają. Skrajnie zmęczeni całodzienną jazdą z przygodami, zajęliśmy się znalezieniem miejsca do spania. W jedynej gospodzie miasteczka był tylko jeden pokój. Cztery ciemne ściany, bez żadnego okna i z jednym łóżkiem. Tutaj spędziła noc cała nasza grupa. Pięcioro dorosłych i troje dzieci. Rano najpierw poszedłem do biura Shell Company. Zła wiadomość, obóz Ayui został zamknięty. Samoloty już tam nie latają. Zrezygnowany poszedłem do hangaru, żeby porozmawiać z pilotami, z nadzieją, że może znajdą przyjaciela Ernesta. Cichy, powściągliwy Anglik wysłuchał obojętnie mojej historii, potem powiedział: wiesz, moja mama w Anglii na pewno ucieszy się, gdy jej powiem, że pomogłem misjonarzom. Polecę z wami do Ayui. Biegłem przez całą drogę powrotną do gospody, by przynieść dobrą wiadomość. Musieliśmy odczekać jeszcze 3 dni, aby pilot znalazł czas na lot, ale to nie miało znaczenia. Najważniejsze było to, że polecimy. Ayui było teraz wymarłą osadą widmem. Gdy byłem tu poprzednio, jego budynki, ulice pełne były radosnych odgłosów pracujących ludzi. Teraz wszędzie panowała ponura cisza, a ulice i domy zdążyły już zarosnąć chwastami. Niektóre budynki pochłonął ogień, inne niszczały, atakowane przez termity i karaluchy. Baraki i kuchnia były jeszcze w nie najgorszym stanie. Tutaj spędziliśmy noc, a na wielkim piecu kuchennym gotowaliśmy nasze posiłki. Wracając do Szelmera, pilot przeleciał nad Makumą, kołysząc skrzydłami na znak, by Ernest wysłał do nas na pomoc kilku Indian. Choć przybyli w południe, wyruszyliśmy w drogę natychmiast, mimo że najbliższą noc musieliśmy spędzić w szuarskiej chacie przy drodze. Ponownie przywiązaliśmy Lindę do jej krzesełka i jedna z Indianek niosła malutkiego Rosa w chuście przewieszonej przez ramię, tak samo jak nosiła własne dzieci. Następnego ranka, gdy wspinaliśmy się stromym szlakiem wiodącym znad rzeki Makumy, ujrzeliśmy po raz pierwszy nowy, duży bambusowy dom, zbudowany przez Johnsonów na szczycie wzniesienia. Czuliśmy się tak, jakbyśmy wrócili do domu. Nasz pokój był jasny i przestronny, z barwnymi zasłonami w oknach. Stało w nim duże łóżko z materacem i 2 mniejsze dla Rosa i Lindy. Nie miało żadnego znaczenia to, że musieliśmy spać pod dusznymi siatkami, które chroniły nas przed nietoperzami i wampirami, że nie było elektryczności, świeżego mleka, a jakiekolwiek mięso należało do rzadkości. To było miejsce, do którego powołał nasz Pan. To było miejsce, do którego powołał nas nasz Pan, miejsce, które całym sercem pokochaliśmy. Naszą inspiracją było obserwowanie, w jaki sposób Ernest i Jen wykorzystują codzienne okazje, by zaprzyjaźniać się z Indianami, którzy ciągle przychodzili i odchodzili. Chcieliśmy być jak oni, rozmawiać z Indianami i pozyskiwać ich zaufanie. Wiedzieliśmy, że potrwa to bardzo długo, ponieważ na razie potrafiliśmy wyłowić tylko kilka prostych zwrotów z odbywających się w szybkim tempie rozmów w języku szuarów. Chcieliśmy jak najszybciej włączyć się we wszystko, co oni robili. Karczowanie dżungli, wznoszenie wspólnego budynku dla zboru i szkoły, pomoc dla chorych, odwiedziny u Indian i uczenie ich dobrej księgi, jak nazywali Biblię. Wieczorami, gdy dzieci były już w łóżkach, siadaliśmy przy kuchennym stole i rozmawialiśmy o naszych wielkich marzeniach. Przy świetle benzynowej lampy
Wchłanialiśmy wszystko, co Johnsonowie mówili nam o swoim życiu pośród szuarów i o tym, co będziemy mogli osiągnąć razem. Najpilniejszym obecnie zadaniem było wydłużenie pasa startowego. Mieliśmy to zrobić przed przybyciem pierwszego samolotu Missionary Aviation Fellowship, Stowarzyszenia Lotnictwa Misyjnego, którego spodziewaliśmy się najpóźniej w lipcu lub sierpniu. Nie mieliśmy nawet pewności, czy do tego czasu wystarczy nam nasz zapas jedzenia. Podczas któregoś z tych wieczorów Ernest z błyszczącymi oczami powiedział mi o swojej wizji przygotowywania młodych szuarów do służby kaznodziejów i ewangelistów. Natychmiast przypomniały mi się zajęcia z naszego przygotowania misyjnego. Jesteśmy tutaj w tym właśnie celu, by zakładać lokalne zbory, które będą pełnić służbę dla Boga długo po tym, jak my wyjedziemy. Teraz inny, doświadczony misjonarz mówił o tym samym. Było to dla mnie wielką inspiracją. Po zbudowaniu szkoły byliśmy gotowi do rozpoczęcia zajęć. Jen miała nauczać większości świeckich przedmiotów w języku hiszpańskim. Ernest miał prowadzić lekcje biblijne w języku szuarów, Mary lekcje śpiewu, a ja arytmetyki. Następnym krokiem było zapisanie uczniów. Zaproponowałem, że pójdę razem z Ernestem przypomnieć Indianom, że nadszedł czas na posłanie chłopców do szkoły. Ernest na podstawie swojego doświadczenia wiedział lepiej ode mnie, że uzyskanie zgody Indian nie będzie łatwe. W najlepszym przypadku wielu pozostawało obojętnych, większość była wyraźnie temu przeciwna. Najpierw poszliśmy do indiańskiego patriarchy imieniem Washikta, który miał 9 synów. Charles Olson zatrzymywał się niegdyś w jego domu, gdy przybywał do Makumy. Washikta zawsze sprzeciwiał się nauczaniu Biblii i pomysłowi szkoły misyjnej. Ernest postanowił jednak okazać należny mu szacunek jako wodzowi szuarów i pójść do niego w pierwszej kolejności. Wiedział także, że odwiedziny urodziny szuarów będą wielkim przeżyciem dla mnie. Po trwającej 2 godziny wędrówce weszliśmy na polankę, na której znajdował się niski dom z owalnym dachem. Gdy stanęliśmy w mrocznym, zadymionym wnętrzu, potrzebowaliśmy kilku chwil, by nasze oczy mogły rozróżnić cokolwiek innego poza ogólnym kształtem pomieszczenia. Dookoła ścian stało kilka bambusowych ram. Były to łóżka szuarów. Przy końcu każdego z nich, na wbitych w ziemię podpórkach, ułożone były poprzeczki jako oparcie dla stóp śpiącego. Pod nim żarzyły się węgle z ogniska, które ogrzewały stopy w nocy. Nie było okien, jedynie 2 bardzo wąskie otwory drzwiowe, jeden wejściowy, a drugi prowadzący do następnego pomieszczenia. Ernest wyjaśnił, że jesteśmy w Tangamasz, kwaterze mężczyzn. Za drugimi drzwiami znajdowała się Ekenta, czyli miejsce dla kobiet i dzieci. Głowa domu, sam Washikta, siedział ze stoickim spokojem w centrum pomieszczenia na kutandze. Był to bardzo ważny mebel, stołek o 2 nogach, bez oparcia dla pleców i rąk, z wygładzonym od stałego używania siedziskiem. Ernest i Washikta zaczęli rozmawiać. W tym samym czasie inni Indianie wchodzili i wychodzili. Po raz pierwszy miałem możliwość obserwowania ich z bliska w ich naturalnym otoczeniu. Większość była niskiego wzrostu, z mongolskimi rysami twarzy. Powolność ich ruchów kontrastowała silnie z czujnym spojrzeniem oczu. Ale wystarczyło jedynie kilka słów, by z apatii przeszli do podekscytowania. Większość miała długie, rozwichrzone włosy i owinięty dookoła bioder pas i tipi. Zwróciłem uwagę na wzory wymalowane na twarzach. Wiedziałem, że mają znaczenie ozdobne, a w przypadku myśliwych służą jako kamuflaż przypominający barwy lasu. Zawsze mieli pod ręką swoje strzelby, ułożone na kolanach lub trzymane między nogami, jakby w gotowości do odparcia ataku wroga. Była to stara, ładowana od lufy broń, którą nabywali u białych kupców. Gdy mężczyźni rozmawiali, z Ekenty weszła kobieta, przynosząc gliniane czarki z shishą. To podstawowy napój szuarów, przypominający wyglądem mleko i wytwarzany z korzeni manioku. Korzenie gotuje się, a następnie kobiety przeżuwają je dla przyspieszenia fermentacji, po czym wypluwają z powrotem do naczynia. Potem należy odczekać, aż pojawią się bańki i rozpocznie się fermentacja, która czyni go podobnym do piwa. Czasami shisha jest napojem z niewielką zawartością alkoholu, wypijanym podczas spotkań towarzyskich, kiedy indziej podstawą hulanek i orgii. Kobiety podały shishę Washitce i innym mężczyznom.
My czekaliśmy spokojnie, aż wypiją. Nie musieliśmy pić z nimi i nie było to traktowane jako odrzucenie ich gościnności. Ernest i Washita wrócili do przerwanej rozmowy. Oczywiście obaj mówili równocześnie. Nie zrozumiałem niczego, ale byłem zafascynowany rytmicznymi, wybuchowymi dźwiękami i dramatycznymi gestami towarzyszącymi ich słowom. Mógłbym ich słuchać godzinami. Przemawianie było szczególnym powodem dumy dla szuarów i sztuką i formą wyrażania siebie. Chyba niczego innego nie robili tak często i tak dobrze. Każdy szuar jest chodzącym magazynem opowieści, nie jedynie wiadomości dnia, ale także historii, folkloru, przesądów, tradycji i ważnych danych liczbowych. To, co ludzie w innych regionach świata uzyskują z telewizji, radia, gazet, książek i czasopism, Indianie otrzymują od siebie nawzajem. Na dodatek robią to z wielkim wdziękiem i stylem. Byłem pewien, że żadna grupa aktorów w telewizji czy na ekranie filmowym nie potrafiłaby tak dramatycznie przykuwać uwagi jak ta grupa szuarów rozmawiających o prostych wydarzeniach dnia codziennego. Gdy słuchałem dwóch mężczyzn, wydawało mi się, że toczy się między nimi coś na kształt rywalizacji, że próbują nawzajem przegadać drugiego. Było oczywiste, że aby uzyskać ich szacunek, trzeba bardzo dobrze nauczyć się ich języka. Postanowiłem zrobić to jak najszybciej. Według moich pierwszych wrażeń ze spotkania z szuarami, byli oni jak przyjazne, pozbawione zahamowań dzieci. Nie sprawiali wrażenia stłamszonych, pokonanych jak Indianie Quechua, których widziałem w górach Ekwadoru, ale byli niezależni, skoncentrowani na sobie i pewni siebie. Choć pociągał mnie ich ożywiony styl życia, odpychały mnie brud i osobiste nawyki. Towarzyszył im zawsze odór potu, dymu i zgniłego jedzenia, a na dodatek drapali się nieustannie z powodu ukąszeń owadów. Większość z nich nosiła swoje rzeczy tak długo, aż z powodu licznych plam nie można było rozpoznać ich koloru. Wtedy farbowali je na ciemny fiolet. Mydło uważali za lekarstwo, którego używali tylko w przypadku chorób skóry. Nic dziwnego, skoro był to towar bardzo trudny do zdobycia w dżungli. Na zewnątrz wydawali się ludźmi odprężonymi, wesołymi, beztroskimi. Trudno mi było uwierzyć, że Washita, teraz wyglądający jak łagodny dziadek, obejmujący jedną ręką swojego nagiego syna, jest także pijakiem, żyje w poligamii, bije żony i jest mordercą. Wódz i Ernest stanęli na nogi, co oznaczało, że nasza wizyta dobiega końca. Nie potrafiłem powiedzieć, czy Washita zgodził się posłać swoich chłopców do szkoły. Zanim wyszedłem za Ernestem, stanąłem przed Indianami i powiedziałem w ich języku dwa słowa pożegnania, które znałem. Washita dalej nie chciał, by jego synowie chodzili do szkoły. Uważał podobnie jak wszyscy szuarowie, że ważniejsze jest, by chłopcy zostali silnymi wojownikami i zręcznymi łowcami, a nie uczyli się czytać i pisać. Rok wcześniej trzech chłopców uciekło z domu, by uczyć się w szkole prowadzonej przez misjonarzy. Gdyby mieli chodzić do szkoły w tym roku, prawdopodobnie musieliby zrobić to samo. Prowadzenie szkoły dla dzieci w dżungli nie będzie łatwe. Tydzień później, gdy zaczęły się lekcje z 15 chłopcami, w tym 4 synami Washikty, którzy przyszli do nas wbrew zakazowi ojca, poznałem inne związane ze szkołą problemy. Większość chłopców była o wiele bardziej oddalona od cywilizacji niż ci, których znaliśmy w Sukui. Niewielu przyszło z kompletnym ubraniem czy wystarczającą do rozmowy znajomością hiszpańskiego. Byli całkowicie niezdyscyplinowani i nie mieli szacunku dla reguł. Przychodzili na zajęcia, kiedy mieli na to ochotę i uciekali przy pierwszym poczuciu nudy lub niechęci. Narzekali na jedzenie, które gotował dla nich Ernest, ubrania, które im daliśmy i wymagane 2 godziny pracy przy wyrywaniu chwastów. Podobnie jak dzieci na całym świecie lubili śpiewać i bawić się. Pomogłem zrobić dla nich dużą huśtawkę i czasami chodziłem z nimi nad rzekę łowić ryby. Choć niewiele mogłem powiedzieć w ich języku, nawiązanie z nimi przyjaźni nie było zbyt trudne. Szkoła była zbudowana z palmowych drągów i przykryta strzechą. Chłopcy siedzieli w długich ławkach, mając przed sobą deskę, na której mogli pisać. Choć byli bardzo inteligentni, wszystkiego musieli uczyć się od samego początku. Nigdy wcześniej nie próbowali rozumieć obrazów i nie zawsze rozpoznawali, że są odwrócone do góry nogami. Potrzeba było całych dni ćwiczeń, by potrafili napisać równe rzędy liter alfabetu w liniach swoich zeszytów. Jen uczyła ich hiszpańskiego, korzystając z ekwadorskich elementarzy.
Na podstawie zdjęć, które wycinała z National Geographic, poznawali pierwsze zdumiewające widoki ze świata zewnętrznego. Dotychczas nie zdawali sobie w ogóle sprawy z tego, że jest to świat odmienny od tego, który znają. Nie mieli trudności z arytmetyką i lubili liczyć. Gdy doszliśmy do liczb większych niż ilość ich palców, korzystaliśmy z ziaren fasoli lub kukurydzy. Bardzo lubili nazywać miesiące i dni tygodnia. Niektórzy uczyli się szybciej od innych. Żałowaliśmy, że nie ma więcej takich jak Wampiu. Jego umysł chłonął wiedzę jak gąbka. Nawet po lekcjach stale zadawał pytania i ćwiczył pisanie przy pomocy zwęglonego końca patyka na drzewach, z których maczetą usuwał korę. Oprócz pracy w szkole zajęliśmy się także planowaniem i budową domu dla naszej rodziny. Po raz pierwszy w naszym małżeńskim życiu mieliśmy zamieszkać we własnym domu. Praca z wykorzystaniem bambusa i z pomocą długowłosych pomocników spośród szuarów była dla mnie ekscytującym wyzwaniem. Wiele radości dawało mi próby naśladowania ich w umiejętnym chwytaniu lian palcami u nóg, a potem zwijaniu i przywiązywaniu liści na dachu. Gdy dom był wreszcie gotowy i wprowadziliśmy się do niego, czuliśmy się tak, jakbyśmy zamieszkali w wiklinowym koszyku. Bambusowe ściany i sprężyste podłogi pełne były szpar. Miały one zarówno swoje zalety, jak i wady. Łatwo można było zamiatać kurz i brud, które spadały na ziemię, a wszystko, co się wylało, natychmiast znikało. Często jednak zdarzało się, że noga od stołu, łóżka czy krzesła wpadała głęboko w taką szparę, sprawiając zaskakującą niespodziankę osobie na niej siedzącej. Szpary w ścianach były wykorzystywane przez Indian do zaglądania do środka. Nasza tylna weranda często pełna była ciemnoskórych gości, którzy przychodzili zaspokoić swoją ciekawość w sferze naszych zwyczajów. Gdy nie mogli zobaczyć czegoś przez okna, zaglądali przez szpary w ścianach. Rozbawieni śmiali się przy tym głośno. Uważali, że ich własny sposób życia jest o wiele lepszy od naszego. Byli zafascynowani białymi pieluchami, suszącymi się na słońcu, ale nie rozumieli, dlaczego ich potrzebujemy. Każda szuarka wiedziała, że w odpowiedniej chwili trzeba odsunąć dziecko od siebie, a potem wykorzystać zawsze będące pod ręką liście. Jeżeli zaś chodziło o mycie 3 razy dziennie naczyń i sztućców w gorącej wodzie z mydłem, to dla mieszkańców dżungli wyglądało to jak czysty bezsens. O wiele lepiej jest jeść palcami z jednorazowych talerzy robionych z liści, a po posiłku w pobliskim strumieniu myć jedynie kilka tykw lub naczyń z gliny. Indiańskie mamy nie mogły zrozumieć, dlaczego Mary potrzebuje tak dużo przyborów tylko po to, by wykąpać Lindę i Rosa. One potrzebowały jedynie tyle wody, ile mogły nabrać do ust, żeby się ogrzała, po czym spryskiwały nią powoli całe dziecko, a następnie pocierały je i wycierały do sucha własnymi rękami. Nic dziwnego, że szuarowie nie podzielali naszej bardzo dobrej opinii o naszych ciężko pracujących żonach. Dla nich Mary jawiła się jako stworzenie dość bezużyteczne. Nie potrafiła wędrować szlakiem w dżungli z ciężarem zarzucanym na plecy, nie pielęgnowała poletka, nie potrafiła obierać z ciemnej skóry korzeni manioku, nie kalecząc się przy tym. Nie karmiła nawet własną piersią dzieci. Większość czasu zajmowało jej sprzątanie domu lub robienie dziwnych znaczków na papierze. Ale od tych znaczków nie przybywało więcej jedzenia ani ubrania, więc jaki z nich pożytek? I jaki w ogóle pożytek z takiej żony? Plemię szuarów żyje w świecie zdominowanym przez mężczyzn. Gdy szuar wykarczuje drzewa i krzaki z kawałka ziemi i zbuduje na nim dom, kończą się jego obowiązki wobec rodziny. Potem może upleść sobie nowy pas i tipi lub coś w rodzaju ozdobnego pióropusza. Poza tymi obowiązkami do niego należy jedynie polowanie i łowienie ryb, a potem obijanie się i opowiadanie o swoich wyczynach. Jego żony wykonują całą pracę przy uprawie i zbiorach żywności, noszą wielkie ciężary, a do tego gotują i opiekują się dziećmi. Dla matki z plemienia szuarów dzieci są jej największą rozkoszą. Stale trzyma jedno z nich na rękach i karmi je piersią aż do 3. roku życia. Gdy poznawaliśmy szuarów coraz lepiej, rozumieliśmy, dlaczego nasz sposób życia uważają za dziwaczny. Teraz, gdy byliśmy w naszym nowym domu, zaczęliśmy intensywną naukę języka szuarów. Ernest prowadził z nami regularne lekcje na podstawie niewielkiej gramatyki, którą napisał. Mary poświęciła wiele godzin na wykonanie jej odręcznej kopii i naukę odmiany. Ja uczyłem się raczej będąc przy boku Ernesta, gdy Indianie przychodzili rano do pracy i gdy po południu otrzymywali wynagrodzenie.
Słuchałem, przyglądałem się i próbowałem z nimi rozmawiać. Ernest wytłumaczył nam, że Indianie są przyzwyczajeni do porozumiewania się z mówiącymi po hiszpańsku osadnikami w mowie przypominającej język handlowy, bardzo uproszczonej wersji języka szuarów. Nauczył się go podczas swego pierwszego roku na stacji w Sukui. Kiedy jednak zaczął odwiedzać rodziny Indian, zorientował się, że rozumie tylko część z tego, co mówią do siebie. Postanowił, że zapomni o języku handlowym i nauczy się prawdziwego języka szuarów. Taki sam cel postawił przed nami. Nauka języka Indian nie przychodziła nam jednak tak łatwo jak hiszpańskiego. Ten język był prosty w porównaniu z zawiłościami języka szuarów. Nie istniało w nim nawet słowa na oznaczenie pojęć duchowych, o których chcieliśmy nauczać. Język Indian obfitował w słowa opisujące rośliny z dżungli, drzewa, owady, ptaki i zwierzęta, ich życie rodzinne, przygody w lesie, wojny i czary. Minęły lata, zanim poznaliśmy wszystkie ich różnorodne określenia związane ze złem, nienawiścią, zabójstwami, pożądaniem, kontaktowaniem się z demonicznymi duchami i innymi obrzydliwościami. Natomiast znalezienie określeń na wyrażenie prawd biblijnych było czymś zupełnie innym. Nie mieli słów oznaczających zbawienie, łaskę, wiarę czy przebaczenie. Po długiej, wymagającej wielkiej cierpliwości pracy Ernest odkrył jedynie kilka zbliżonych znaczeniem do radości, pocieszenia, cierpliwości, łagodności, dobroci i innych cnót występujących w Biblii. Gdy mówiliśmy o sprawiedliwości Boga, musieliśmy używać tego samego słowa, którym posługiwali się Indianie na opisanie dobrze oczyszczonej ścieżki w ogrodzie. Musieliśmy zmierzyć się z faktem, że skoro szuarowie nie wiedzą o tych rzeczach, nie czują potrzeby rozmawiania o nich. Im dłużej jednak uczyliśmy się niezwykłego języka Indian dżungli, tym bardziej go kochaliśmy. Ernest i Jen nie tylko pomagali nam w nauce języka, prowadzili szkołę i spotkania niedzielne, ale także otaczali Indian opieką medyczną. Niemal każdego dnia zjawiał się ktoś z gorączką lub wymiotami, biegunką, raną od maczety czy ukąszeniem węża. Choć Indianie zawsze szli najpierw do swoich szamanów, powoli przekonywali się, że niektóre dolegliwości ustępują szybciej przy zastosowaniu środków podawanych przez misjonarzy. Kiedyś Indianka przyniosła do Jen niemowlę w bardzo ciężkim stanie. Mieszkańcy dżungli często cierpią z powodu pasożytów układu pokarmowego, co było wyraźnie widoczne w przypadku tego dziecka. Jen zrobiła mu zastrzyk przeciw biegunce i czekała, choć bez wielkiej nadziei. 10 minut później, jęcząc z bólu, matka zawołała Jen. Dziecko oddychało spazmatycznie i przewracało oczami. Jego stopy i dłonie były już zimne. Jen zastosowała butelkę z gorącą wodą, rozcierała ciałko dziecka i podała środek pobudzający akcję serca. Wszystko na próżno. Niemowlę zmarło w ramionach matki. Wtedy Jen ze łzami w oczach próbowała pocieszyć kobietę, mówiąc, że jej dziecko jest bezpieczne u Boga i na pewno zobaczy je znowu, jeżeli zaufa Chrystusowi. Nie mogliśmy nawet mieć pewności, czy Indianka rozumie jej słowa. Z przejmującym zawodzeniem odeszła ścieżką do dżungli, trzymając przy sercu swoje zmarłe dziecko. Trzymaliśmy się nadziei, że któregoś dnia będą wśród szuarów chrześcijanie, ufający Bogu w chorobie i nawet w obliczu śmierci. Były też inne sytuacje z radośniejszym zakończeniem. Pewnego dnia zobaczyliśmy Jen biegnącą w stronę naszego domu. Potrzebowała pomocy Mary przy niemowlęciu, które zsunęło się z łóżka w płonące ognisko i doznało silnych poparzeń. Minęło 5 dni od wypadku, zanim rodzice, szuar imieniem Pitur i jego żona zdecydowali się przynieść je do Jen. Po zbadaniu niemowlęcia Jen i Mary stwierdziły, że jedna strona jego głowy jest dosłownie spalona i gnije. Ich możliwości pomocy były niewielkie. Musiał usunąć tak dużo zepsutego ciała, że widać było kość. Jen opatrzyła ranę i powiedziała rodzicom, że muszą codziennie przynosić dziecko na zmianę opatrunku. Przez prawie miesiąc Pitur i jego żona wiernie przynosili dziecko. Mary uszyła nakrycie na jego główkę i pomagała matce prać je i zmieniać. Powoli na uszkodzonym obszarze odrastała skóra, aż w końcu dziecko wyzdrowiało całkowicie. Musiało tylko zawsze nosić czapkę, żeby zakryć łysinę i okropne blizny. Innego dnia, jakieś 3 miesiące po otwarciu szkoły, przyszedł po lekarstwo stary Waszykta. Pogodził się już jakoś z tym, że jego synowie chodzą do szkoły, ale był zbyt dumny, by przyznać, że jest to dla nich dobre. Pojednawczo twierdził, że skoro jego synowie są w szkole i pracują w naszych ogrodach,
Powinien dostać lekarstwo za darmo. Chciał mieć więcej synów i prosił Jen o tabletki, dzięki którym będzie mógł mieć więcej dzieci. Jeżeli będę miał następnego syna, czy on nie przyjdzie do waszej szkoły? Przekonywał wytrwale. Nie wiem, co dała mu Jen, ale musiało to odnieść pożądany skutek, ponieważ rok później urodził mu się kolejny chłopiec. Nabożeństwa niedzielne z kazaniem były teraz prowadzone w budynku szkoły, a nie w domu misjonarzy, jak zaraz po naszym przybyciu do Makumy. Ernest zawsze nauczał prostych praw biblijnych, podkreślających znaczenie Ewangelii. Gdy pytał o to, ilu z obecnych chciałoby zostać chrześcijanami, zawsze odpowiadało mu z entuzjazmem od 30 do 50 obecnych Indian. Więcej prawdziwego zrozumienia nauk Biblii o zbawieniu okazywali jednak chłopcy ze szkoły, którzy słuchali biblijnego nauczenia każdego dnia. Choć można było zauważyć wzrastające zainteresowanie poznaniem Boga, widzieliśmy jeszcze niewiele oznak przemienionego życia. Ernest kontynuował głoszenie, odwiedziny i modlitwę dla zbawienia szuarów. Często rozmawialiśmy też o założeniu jeszcze jednej stacji misyjnej dla Indian mieszkających w kierunku południowo-wschodnim, a szuarów, których szuarowie uważali za swoich największych wrogów. Niektórzy z nich mieszkali w pobliżu Makumy, zanim jeszcze przybył tutaj Ernest. Któregoś popołudnia, gdy pracowałem przy budowie naszego domu, Indianie usuwając korzenie z naszego podwórka przyniesie mi pokruszone gliniane skorupy. To zrobili Atszuarowie, powiedzieli ścierając ziemię z prymitywnych kawałków wysłej gliny. Kilku z nich mieszkało właśnie w tym miejscu, gdzie teraz budujesz swój dom. To było jeszcze wtedy, zanim wypędzili ich nasi przodkowie. Teraz nigdy ich już nie widzimy. Oni mieszkają w dolnym biegu rzeki, ukryci w głębokiej dżungli jak dzikie zwierzęta. Niemożliwe jest dotarcie do nich, są bardzo wojowniczy. Słyszałem też opowieści o wojnach między ich dwoma plemionami. Choć Atszuarowie nie zmniejszali głów zabitych wrogów, wszyscy Szuarowie bali się ich i nienawidzili. Kilka lat przed naszym przybyciem wielki Santu i młody szaman imieniem Katani poprowadzili grupę wojowników do ataku na Atszuarów i zmniejszyli głowy jednego z zabitych. Liczyliśmy na to, że z tymi właśnie Indianami nawiążemy przyjazny kontakt. Modliliśmy się, żebyśmy mogli pozyskać dla Chrystusa nie tylko Szuarów, ale także Atszuarów. Wiedzieliśmy, że moc Ewangelii może przemienić ich życie i zburzyć oddzielające ich bariery nienawiści i zemsty. Pewnego sobotniego popołudnia, gdy Ernest i ja pracowaliśmy z grupą Indian nad wydłużeniem pasa startowego, z zarośli wyszedł jeden z naszych chłopców ze szkoły, TV. Jego nowa koszula i spodnie były poszarpane i brudne. Oparliśmy się o nasze łopaty, odganiając równocześnie chmary owadów od spoconych twarzy, by odpocząć chwileczkę i z nim porozmawiać. Roześmiał się, gdy Ernest powiedział mu, że wykonujemy pracę, którą leniwi chłopcy ze szkoły powinni ukończyć już poprzedniego dnia. Spoglądając w stronę wzgórz TV, powiedział, że idzie zapolować na małpy i chciałby kupić od nas trochę prochu. Zgoda, odpowiedział Ernest, zarzucając sobie łopatę na ramię. Skończymy na dzisiaj i damy temu młodemu człowiekowi to, czego chce. Jego błękitne oczy rozbłysły, gdy dodał jeszcze w języku szuarów specjalnie dla Tiviego. A za tydzień, gdy Tivi będzie miał siły po zjedzeniu mięsa małpy, on szybko wyrówna dla mnie tę górę ziemi. Pewnego popołudnia, kilka dni później, usłyszeliśmy Indian krzyczący Szuar Mai, Szuar Mai. Na dźwięk przenikliwych głosów chłopcy wybiegli ze szkoły. Co oni mówią? Spytaliśmy. Ludzie zabili, ludzie zabili, przetłumaczyła cicho Jen, żeby nie wystraszyć bawiących się w pobliżu dzieci. Dopiero wieczorem, gdy siedzieliśmy przy kuchennym stole, usłyszeliśmy od Ernesta całą historię. W zeszłą sobotę, gdy TV kupił od nas proch, nie poszedł polować na małpy. Poszedł prosto do domu swojego wuja na Wisza. Zazwyczaj przyjazna twarz Ernesta teraz promieniała gniewem. Wiedział, że został oszukany. Okazało się, że kilka miesięcy temu Nawisz dał swoją najstarszą córkę młodemu szamanowi, który mieszkał w dole rzeki, na terytorium Kataniego. Wkrótce potem dziewczyna zachorowała i zmarła. Nawisz uważał, że szaman rzucił na nią przekleństwo. Zaplanował zemstę. Posłał po Tiviego i obiecał mu swoją najmłodszą córkę, jeżeli ten pomoże mu zabić zięcia. Mary zawołała, nasz Tivi, który tak radośnie śpiewał pieśni, dał się złapać w taką pułapkę. Ernest opowiadał dalej. Tivi poszedł z Nawiszem do domu jego zięcia.
Zaprosili go, żeby poszedł z nimi łowić ryby. Nie podejrzewając niczego, zięć zgodził się. Łowili ryby przez kilka dni, a potem poszli do domu krewnego na Fisze nad rzeką Kusutka. Usiedli, żeby wypić szyszę. Gdy zięć podnosił tykwę do ust, Nawisz strzelił do niego w brzuch. Po strzale szaman żył jeszcze. Leżał na ziemi krzycząc i błagając wojowników, żeby go dobili. Nawisz nie pozwolił jednak nikomu strzelić ponownie. Mówił, niech leży i myśli. Czy nie zabił mojej córki? Niech cierpi, niech czuje ból. Tiwi w końcu chwycił włócznię i wbił ją w serce cierpiącego, zdobywając w ten sposób dla siebie żonę. Wtedy inni mężczyźni w domu wpadli w szał. Wbijali włócznie w ciało zięcia i wyrywali jego włosy. Gdzie są teraz Nawisz i Tiwi? Spytałem. Są ciągle u krewnych nad rzeką Kusutka, odpowiedział Ernest. Jako nowicjusze byliśmy wstrząśnięci tym, że zabójcy są dobrze znani, ale nikt niczego w tej sprawie nie robi. W pobliżu nie było żadnej władzy, którą można było zawiadomić. Zastanawialiśmy się nad wysłaniem listu naszego przyjaciela majora Zmakas, ale Ernest twierdził, że nie ma on wystarczającej liczby żołnierzy, by aresztować wszystkich szuarów, którzy biorą udział w odwetowych zabójstwach. Więc Nawisz i Tiwi pozostaną na wolności, dopóki ktoś z rodziny młodego szamana nie pomści jego śmierci. Nie ma końca dla tej rzezi, zauważył Ernest smutno. I poza Bogiem nie ma żadnej nadziei dla szuarów. Nas czworo było jedynymi misjonarzami na tysiącach kilometrów kwadratowych terytorium szuarów po tej stronie gór Kutuku. Gdy modliliśmy się tego wieczoru, odczuwaliśmy naszą całkowitą niezdolność do przemiany tej części Szuartiki. Wiedzieliśmy jednak, że moc Boga jest i zawsze była nieograniczona. Będziemy wiernie kontynuować nasze niedzielne nabożeństwa i wykorzystywać codzienne okazje głoszenia wszystkich prawd biblijnych. Boże Słowo, nieludzka siła, któregoś dnia przemieni ich serca. Tiwi nie wrócił już do szkoły. On i Nawisz żyli w ukryciu, bojąc się zemsty wrogów. Nasze dni wypełnione nauką języka i kontaktami z Indianami mijały szybko. Nadeszła połowa sierpnia 1948 roku, a samolotu w dalszym ciągu nie było. Nasza sól, cukier, ryż i mąka były na wyczerpaniu. Co gorsze, kończyło się także mleko w proszku, konieczne dla małych dzieci. Byliśmy tak bardzo pewni rozpoczęcia służby samolotu MAF, że wydłużyliśmy pas startowy do 360 metrów. Odcięci na naszej polance w dżungli, nie mieliśmy jednak żadnej możliwości dowiedzieć się o wydarzeniach na zewnątrz. Od kilku miesięcy nie mieliśmy żadnych informacji ze świata zewnętrznego, ani przez radio, ani z samolotu, ani od posłańca. Postanowiłem, że pójdę do Szelmera. Zbiorę grupę Indian, którzy pomogą mi przenieść potrzebną żywność, w tym niezastąpione mleko w proszku. Ale właśnie wtedy, gdy mieliśmy już ruszać w drogę, dowiedzieliśmy się od Indian, że w którymś z ich domów pojawił się biały człowiek. Okazało się, że był to pracownik Shell Company, który przyleciał do obozu Ayui, a potem przeszedł do Makumy, żeby sprawdzić jakieś cementowe znaczniki, które zostawiła firma. Skorzystałem z tej możliwości i poleciałem razem z nim samolotem do Shelmera. Gdy krążyliśmy nad lądowiskiem, zobaczyłem coś, w co wprost trudno mi było uwierzyć. Na długim pasie startowym Shell Company stał nowy, żółty samolot. To był długo oczekiwany samolot MAF. Bóg zaspokoił naszą rozpaczliwą potrzebę. Poszukałem pilota. Był to szczupły, jasnowłosy, ujmujący młody człowiek imieniem Nate Saint. Był pełen współczucia, gdy powiedziałem mu o naszej ciężkiej sytuacji w Makumie. Kilka dni później leciałem już razem z nim w pierwszym locie do naszej odizolowanej stacji misyjnej. Ten pilot i samolot MAF odmienili nasze życie. Nate regularnie przylatywał i dostarczał nam pocztę i żywność. Przetransportował nam nawet naszą pralkę, łóżko i inne sprzęty domowe, które zostały w stacji w Sukui. Innym razem przyleciał z lampą i generatorem. W końcu mieliśmy nie tylko światło, przy którym mogliśmy się uczyć, ale także komunikację radiową ze światem zewnętrznym. Krótko przed świętami Narodzenia Pańskiego Nate przyleciał z Donem P. Schidlerem, nowym dyrektorem Gospel Missionary Union. Święta Narodzenia Pańskiego zawsze były dla nas pełne radości. Teraz chcieliśmy przekazać szuarom coś z tej radości i ich znaczenia, o których oni w większości nic nie wiedzieli. Zaplanowaliśmy 3 dni na specjalne nabożeństwa
zabawy i uczty. Ku naszemu wielkiemu zdziwieniu przyszło na nie prawie 120 szuarów. To oznaczało, że nie starczy dla wszystkich mięsa. Ernest postanowił poświęcić jeszcze kilka swoich cennych kur i kaczek, żeby wszyscy mogli się radować. Prowadzenie nabożeństw i przygotowywanie posiłków dla tylu ludzi oznaczało, że mieliśmy pełne ręce roboty. Indianie słuchali z szacunkiem, gdy Ernest mówił kazanie. Wielu zgadzało się, że dobrze jest znać słowo Boga. Poza kilkoma chłopcami ze szkoły nie było jednak prawdziwych nawróceń. Nie było ducha radości, miłości, śpiewu, kolęd, do których byliśmy przyzwyczajeni. Przeciwnie, wyczuwaliśmy wśród szuarów atmosferę lęku. Nie było między nimi zaufania, jedynie podejrzliwość. Przychodzili w grupach uzbrojeni dla ochrony w strzelby i włócznie. Rozmawiali jedynie o zabójstwach i groźbach odwetu. Dla nich nie było jeszcze czegoś takiego jak na ziemi pokój. W następnych dniach zaczęliśmy przygotowywania do wydarzenia, które miało być dla nas umocnieniem i odświeżeniem. Krótko przed Nowym Rokiem mieliśmy wszyscy polecieć do Shelmera, a stamtąd do Guayaquil na doroczną konferencję GMU. Potem i Johnsonowie mieli wrócić do USA na urlop. Nawet Nate Saint miał przylecieć po nas w piątek po świętach Narodzenia Pańskiego. Choć jednak pogoda była dobra, samolot nie zjawił się w wyznaczonym dniu. Nie przyleciał też w sobotę, niedzielę ani poniedziałek. Pogoda była w dalszym ciągu bardzo dobra, ale żadnego śladu Nate'a. W pierwszy poniedziałek każdego miesiąca misjonarze ze stacji radiowej HCJB nadawali specjalny program, w którym mogli wysyłać osobiste pozdrowienia dla przyjaciół. Spodziewaliśmy się, że może pojawią się jakieś wiadomości na temat Nate'a i jego samolotu. Uruchomiliśmy generator i nastawiliśmy radio na odpowiednią częstotliwość. Speaker przekazał niespodziewaną wiadomość. Podczas startu na lotnisku w Quito samolot Nate'a wpadł w silny prąd powietrzny, spadł na ziemię i rozbił się. Choć przyjęliśmy z ulgą wiadomość, że nikt nie zginął, żal nam było Nate'a, który doznał ciężkiego urazu pleców. Nowiutki samolot zmienił się we wrak. Mary i ja spojrzeliśmy po sobie. Jak poradzimy sobie teraz bez możliwości transportu lotniczego? Nasz największy niepokój wywołany był tym, że Don Schiedler miał przemawiać na konferencji. Jak dostanie się teraz do Shelmera? Nie było innej możliwości. Jak przejście pieszo przez dżunglę. Don nie miał nic przeciwko temu. Chciał wyruszyć od razu następnego dnia. Mary i Jen musiały zostać w Macumie. To był już drugi raz, gdy Mary chciała wziąć udział w konferencji, ale uniemożliwił jej to wypadek samolotu. Ona i Jen szybko musiały jednak zapomnieć o swoim rozczarowaniu, mając ręce pełne roboty w związku z przygotowaniami do naszej wyprawy. Wcześnie rano następnego dnia Don Schiedler, Ernest i ja wraz z 8 Indianami wyruszyliśmy do Shelmera. Jak wielkie było nasze zdumienie, gdy po 6 dniach wędrówki szlakiem w dżungli w Shelmera powitała nas Jen. Dla niej samej było to w równym stopniu zdumiewające. Maw nie zapomniał o nas. Hobby i Lawrence, nowy pilot, przybył do Shelmera 2 dni przed wypadkiem Nate'a w Quito. On też pamiętał o tym, że trzeba przetransportować Dona Schiedlera na konferencję, dlatego poprosił o pomoc ludzi z Shell Oil Company. W dzień po naszym wyjściu z Macumy duży samolot Shell Oil przyleciał nad naszą stację i krążył nad pasem startowym. W pewnym momencie otworzyły się drzwi i ktoś wyrzucił z niego duży pakunek przymocowany do spadochronu. Mary i Jen sądziły, że jest to paczka z żywnością. Posłały po nią kilku indiańskich chłopców. Dziwiły się tylko, dlaczego samolot nie odlatuje, ale przez 20 minut krąży nad pasem startowym. W końcu maszyna odleciała. Gdy w domu otworzyły paczkę, znalazły w niej list od Hobeya do Dona Schiedlera. Jeżeli chcesz, mogę wynająć komercyjny samolot, który przyleci do Ayui i zabierze ciebie z 2 dodatkowymi osobami do Shelmera. Jeżeli nikt z was nie zjawi się w Ayui za 3 dni, stańcie na pasie startowym z rozłożonymi rękami. Ponieważ Mary i Jen nie wiedziały o tym, nie dały znaku krążącemu samolotowi. To oznaczało, że za 3 dni w Ayui wyląduje komercyjny samolot. Nasze żony uznały, że jedna z nich powinna skorzystać z tej szansy, by polecieć do Shelmera. Mary obawiała się, ponieważ spodziewała się naszego 3. dziecka. Gdyby teraz poleciała do Shelmera, nie mogłaby wrócić przed końcem sierpnia, po urodzeniu się dziecka. Jen uważała, że to jest właśnie powód, dla którego Mary powinna polecieć.
Mary wiedziała jednak, że ona i ja właśnie zaczynaliśmy pozyskiwać zaufanie Indian i nie chciałbym być poza stacją w Macumie przez 7 miesięcy lub nawet dłużej. Gdy Jen zrozumiała, że Mary na pewno nie poleci, postanowiła, że zrobi to ona. Mary została sama, jedynie z rodziną Lopezów. Nie czuła się najlepiej, ale wykonywała normalne prace przy dzieciach i domu. Wiedziała, że nasz pan zatroszczy się o nas w jakiś sposób, samolotem lub bez niego. W międzyczasie ja wziąłem udział w konferencji w Guayaquil i po miesiącu wróciłem szlakiem przez dżunglę do Mary w Macumie. Bez samolotu i Johnsonów nasza placówka w dżungli była bardzo cichym miejscem. Miałem mnóstwo pracy, rozbudowa naszego domu, budowa szopy na magazyn dla benzyny, ulepszenie pasa startowego, kopanie rowów odwadniających, zbiory tropikalnej pszenicy, powiększenie powierzchni poletek. Pracowałem razem z Indianami od świtu do zmierzchu. Tydzień później leżałem płasko na plecach, powalony malarią, którą zaraziłem się na szlaku. Nie potrafiłem utrzymać w sobie gorzkich tabletek chininy, więc moja gorączka wzrastała. Przekręcałem się z boku na bok i pytałem, dlaczego muszę być chory. Mary spała na podłodze, żeby dać mi więcej miejsca na łóżku. Raz po raz wstawała, żeby przynieść mi coś do picia i rozmasowywać moje bolące kości. Mary wiedziała, że trzeba zrobić coś więcej. Przypomniała sobie, że na półce w domu Johnsonów widziałam półki z chininą do zastrzyków. Znalazła je razem ze strzykawką i igłą, które musiała najpierw wygotować. Na naszym poligonie misyjnym w Kalifornii ćwiczyliśmy robienie zastrzyków sterylną wodą, najpierw pomarańcze, a potem jedni drugim. Od tamtego czasu jednak żadne z nas nie robiło zastrzyku. Modląc się do Boga o siły, przewróciła mnie na brzuch i wbiła igłę. Następnego dnia czułem się już lepiej, choć minęło jeszcze wiele czasu, zanim mogłem wstać z łóżka. Musiałem toczyć zażartą walkę, by nie ulec zniechęceniu. Miałem jednak teraz więcej czasu na myślenie, modlitwę i czytanie Biblii niż w ciągu wielu ostatnich miesięcy. W końcu zrozumiałem, że Bóg chce mnie czegoś nauczyć. Wcześniej zaniedbywałem to, co było dla Niego najważniejsze, ważniejsze od całej mojej ciężkiej pracy, czyli czas przeznaczony na spotkanie z Nim, modlitwę i rozważanie Jego słowa. Przypomniałem sobie słowa, które mi pożegnał nas pastor Weiss tuż przed naszym wyjazdem z Kansas City. Musicie zbudować silne życie duchowe, podtrzymywane przez nawyk systematycznej modlitwy i studiowania Biblii. Nie chciałem ponieść klęski jako misjonarz. Wiedziałem już, dlaczego Bóg dotknął mnie chorobą. Zawołałem do Niego, prosząc o przebaczenie i pomoc, żebym lepiej postępował w przyszłości. Bóg chciał oddania mojego serca, uwielbienia i wspólnoty z Nim, bardziej niż czegokolwiek innego. Czy będzie mógł posługiwać się kimś takim jak ja, osłabionym na ciele i chwiejnym w duchu, żeby pozyskać szuarów dla Chrystusa? Podtrzymywał mnie werset z Biblii. Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. List do Filipian, 1 rozdział, 6 werset. Bitwa została wygrana. Tej nocy spałem spokojnie.